ciężko nie wierzyć w to, że wygra najlepszy piłkarz na świecie, ale co zdecydowało, że Wojtek Szczęsny i Mateusz Klich? Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o Wojtka Szczęsnego, po pierwsze, mam wrażenie, że on czasami jest niedoceniany. On broni w bardzo silnym klubie, tak? I wydaje się, no jak to, no Juventus, no to przecież, no cóż tam Wojtek ma do roboty, oj, ma, tak? Ostatnio a właśnie ma. O to chodzi, że ma. Właśnie o to chodzi, że on jest jednym z niewielu piłkarzy Juventusu, którzy nie schodzą poniżej wysokiego poziomu. Został wybrany najlepszym bramkarzem poprzedniego sezonu w Serie A. Także mówimy tu o naprawdę bramkarzu, który jest wciąż na wielkim, wysokim poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o Mateusza Klicha, jego kariera nie była w ogóle taka oczywista, jak się wydaje. Tak? On trafił była bardzo zagmatwana. Tak, on trafił do tej najtrudniejszej ligi świata, naprawdę idąc z zakrętami. I to, że dołożył cegłę do tego, że Leeds awansowało do Premier League, a następnie już w tej elicie angielskiej Mateusz Klich wcale nie zginął. On wciąż jest tym żołnierzem Marcelo Bielsa, on wciąż strzela, asystuje. On naprawdę ma kapitalny rok, tak mi się wydaje. I miejmy nadzieję, że przełoży to na reprezentację, no to nie trzymamy w niepewności. Sprawdzamy, kto został najlepszym piłkarzem 2020 roku w Polsce. Najlepszy piłkarz świata 2020 roku. Wygrał wszystko, co było możliwe. Ligę Mistrzów, Bundesligę, Puchar Niemiec i Super Puchary. Król Strzelców Ligi Mistrzów i Bundesligi. Najlepszy piłkarz świata. A to było tak oczywiste, że nie mogło być inaczej. Tak patrzę na tą statuetkę. Wiem, że to jest 9. statuetka, więc idealnie pasuje do numeru. Dokładnie. Roberta. I pamiętam, jak Zbigniew Boniek zawsze mówił, że o karierze piłkarza świadczy półka z gablotami w domu za plecami zawodnika. Boję się, że to nie jest już półka. To już jest duża ściana i garaż. Myślę, że garaż. I że myślę, że tego będzie jeszcze więcej. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Tak, jesteśmy gotowi. Natomiast jest to 9. w tej kategorii, bo on wcześniej zdobywał jeszcze w innych kategoriach. Natomiast 9. jako piłkarza roku, oczywiście. To prawda, ja nie wiem, co można zrobić więcej. Co mógłby jeszcze poprawić, żeby mieć lepszy sezon niż miał ten, który się zakończył. To niewiarygodna sprawa. W przeglądzie sportowym w plebiscycie dają takiego złotego czempiona w końcu, jak już ktoś odebrał tyle tych nagród. Może nie wiem, może to jest rozwiązanie. Ja nie wiem. Często jest poza kategorią po tak, prostu. Często się mówi o tym, no dobrze, a jeszcze ten Gerd Miller, żeby tego Gerda Millera. Ale już sam fakt, że my się zastanawiamy nad tym, że on mógłby dogonić Gerda Millera, zdystansować go, świadczy o tym, na jak niebotycznym poziomie znalazł się Robert Lewandowski. A on już tą statuetkę fizycznie otrzymał? Czy pojedziemy do Monachium? Ja mówię, żeby chciałbym jeszcze zabrać i nie zrobić taki show, ale Gianni Infantino. Tak, że wszystko przed tobą. Jeszcze nie otrzymał. Nie otrzymał, ale już wie Robert Lewandowski i chciałby nam wszystkim przekazać kilka słów. Dobry wieczór, szanowni państwo. Jest kilka powodów, dla których wyróżnienie to jest dla mnie szczególnie cenne. Trafne jest stwierdzenie, że sukcesu nie mierzy się ilością pucharów, ale tym, jaki dystans trzeba przebyć, aby dotrzeć w miejsce, w którym jesteś, stamtąd, gdzie byłeś. Naprawdę jestem szczęśliwy, że moja wieloletnia ciężka praca w dążeniu do sukcesu została doceniona. Dla mnie to wielki, wielki i ogromny zaszczyt. A jeśli słuchają mnie przyszli młodzi piłkarze, ale też młodzi sportowcy, to bardzo chciałbym, abyście zapamiętali, że wszystko w życiu jest możliwe. Wszystkiego można dokonać, jeśli kochamy to, co robimy i przede wszystkim, jeśli ciężko pracujemy i nigdy nie poddajemy się. Oczywiście porażki nas kształtują, a zwycięstwa dodają skrzydeł. Pamiętajmy też, że najcenniejsze w sporcie jest to, że pokonuje wszelkie bariery i zarazem jednoczy ludzi i oby zawsze tak było. Na zakończenie chciałbym podziękować kapitule tygodnika Piłka Nożna za wybranie mnie piłkarzem roku. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie i trzymajcie się.